zatrzymał się, nie widzimy tego, upewnił się, tak, i będzie pokonywał przeszkodę. Przypominam, najazd z prędkością na bramkę 50 km na godzinę, a później może już zwolnić, bo nie jest to średnia prędkość przejazdu. Ominął z prawej i teraz drugi przejazd, przypominam, że już bez zatrzymania. Bez zatrzymania, tak, nie zatrzymuje się i teraz przejedzie z lewej. Raz mamy ominąć z lewej, raz mamy ominąć z prawej. Tak, dokładnie. Pięknie wykonane zadanie, ominięcie przeszkody. Przypominam, kryteria. Najazd z prędkością na pierwszą bramkę 50 na godzinę. Ominęliśmy z prawej. Drugi przejazd już bez zatrzymania, bo całe zadanie ma dwa przejazdy, czyli między pierwszym a drugim przejazdem nie wolno się zatrzymać. Omijamy drugi raz z lewej, jak pierwszy był z prawej. Rozejrzał się i będzie najeżdżał. Popatrzmy jeszcze raz. Prędkość najazdowa 50, ominął, tak. Dokładnie. I druga próba, przypominam, bez zatrzymania. Skoro omijał z prawej, teraz będzie omijał z lewej. To się często myli, proszę Państwa, dlatego o tym trzeba pamiętać, tak? Tak, i ominął z lewej. Wykonał zadanie. Pamiętajcie, najazd na bramkę z prędkością 50 w obu próbach musi być. Rozejrzał się i jedzie kolejny raz. Nie jest to trudne zadanie. Wystarczy troszeczkę pomyśleć, jak jedziemy z prawej, to wjeżdżamy na bramkę wjazdową bliżej prawego pachołka. Jak omijamy przeszkodę z lewej, to wjeżdżamy bliżej lewego pachołka i wtedy nie ma najmniejszego problemu, żeby ominąć przy odpowiedniej prędkości i zmieścić się w bramkę wyjazdową. Błędem będzie potrącenie pachołka, który przerywa egzamin. Błędem będzie niezmieszczenie się w bramce. Mamy wtedy drugą próbę. Błędem będzie nie wjechanie w bramkę z prędkością odpowiednią, czyli minimum 50 km na godzinę. Mamy wtedy drugą próbę. I błędem będzie zatrzymanie się między pierwszym a drugim przejazdem. Czyli załóżmy, zrobiłem z prawej, to jak się zatrzymam, to to będzie traktowane jako podpórka, czyli jako błąd. Czyli pamiętajcie, między pierwszym a drugim przejazdem nie zatrzymujemy się. Tak jak na slalomie szybkim. I na slalomie wolnym oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, które pojawiają się bardzo często na naszym kanale, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Wtedy nic nie umknie Waszej uwadze. Zapraszam, Robert Chmielewski, instruktor nauki i techniki jazdy na motocyklu. Dziękuję.